Ulica Dworcowa w Bytomiu już bez samochodów. No prawie, bo są osoby, które mogą jednak wjechać na nowy miejski deptak. W pierwszych dniach nie obyło się bez problemów z wysuwanymi słupkami. Doszło nawet do uszkodzenia jednego z samochodów. Łukasz Kądziołka. Na otwartej ostatnio po przebudowie ulicy Dworcowej w Bytomiu samochodów prawie nie ma. I właśnie o to chodziło, żeby deptak był faktycznie deptakiem. Od poniedziałku obowiązują tu nowe zasady. Wjeżdżać mogą tylko niektórzy. Miasto ma bazę danych z numerami rejestracyjnymi pojazdów. Na podstawie tych numerów system detekcji tablic rejestracyjnych rozpoznaje te numery i pozwala mieszkańcowi wjechać na teren ograniczony słupkami i posiadający znak zakazu wjazdu. Słupki nie od razu działały tak, jak powinny. Przekonał się o tym ten kierowca, którego miskę olejową uszkodził automatyczny słupek. Kamera zadziałała, ale pętla indukcyjna, która znajduje się pod nawierzchnią i powinna wykryć samochód, już nie. Inni kierowcy mają jednak lepsze doświadczenia. Nie, w pierwszy dzień były małe problemy, teraz ostatnio cały czas bez problemu się wyjeżdża i wjeżdża. Oprócz mieszkańców wjeżdżać mogą również przedsiębiorcy, służby oraz dostawcy w godzinach od 6 do 10.30. System działa hybrydowo, ale oprócz tego ulica Dworcowa ma swój regulamin i strażnicy również ewidencjonują wjazd pojazdów, bo dostawcy mają 20 minut, a ewentualnie taksówkarze, których też dopuszczamy. Taksówkarze też mogą wjeżdżać na kilka minut, bo znajduje się tu hotel. Jeśli z wjazdem są problemy, to trzeba korzystać z interkomów. Wkrótce nie powinny już być tak potrzebne, ponieważ kamery mają zostać skalibrowane i lepiej rozpoznawać tablice.